Tak? Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że Państwo przybyliście na to spotkanie. Proszę bardzo, może wyciągniemy. Pochodzi Pan z Bydgoszczy, czyli taki żabi skok tutaj do Wądrowca. Tam stawiał Pan pierwsze dziennikarskie kroki w Radiu Vox. To było jedyne bydgoskie medium, w którym Pan pracował za tych pięknych młodych lat? Tak, tak, to było jedyne. To było katolickie radio, połączone później w sieć z Radiem Plus. Znalazłem tam pracę, bo to oni przyjmowali właściwie wszystkich z ulicy, więc przyjęli też mnie. Tak się błąkałem i szukałem, bo chciałem bardzo pracować w radiu w szkole średniej. Pozwolono uruchomić koledze mi szkolny radiowęzeł i wtedy tak troszkę złapałem bakcyla radiowego. I no, takim moim marzeniem było, żeby załapać się do pracy w radiu, żeby coś porobić. I wszystkie rozgłośnie radiowe Bydgoszczy odmówiły mi. I tylko to radio katolickie mi przygarnęło. Żeby było śmieszniej, parę lat później, już kiedy byłem w Warszawie, niektóre osoby, które nie przyjęły mnie do pracy, przyjechały na szkolenie, które ja prowadziłem dla nich. No to tak. Warto uważać, kogo się nie przyjmuje. Chociaż ja jestem im bardzo wdzięczny, bo ci, którzy mnie przyjęli wówczas do radia, to moje losy też inaczej się potoczyły, więc nie mam do nikogo pretensji. Uważam, że wszystko dla mnie zakończyło się cudownie, więc może i lepiej, że spotkałem się z tyloma odmowami na początku. Ale nie poddawałem się, próbowałem i tak zaczynałem od relacji o pękniętej róże pod ulicą. Wtedy nie było telefonów komórkowych, a chcieliśmy tak nadawać na żywo. I w ogóle biegałem między tą kałużą, czy też tam powiedzmy małym jeziorkiem, które zalało ulicę Bydgoszczy, a budką telefoniczną, modląc się, żeby starczyło kredytów na karcie telefonicznej. I z przejęciem relacjonowałem tak, jakbym stał i widział to. Dzisiaj jest o wiele łatwiej oczywiście, bo tam powiedzmy krowa przewróci się na skrzyżowaniu, a już są dwa helikoptery, żółty pasek w TVN24, czerwony w TVP Info. I proszę Państwa, czy ta krowa na chwilę wstanie? Być może tak. Mimo już pokazane wszystko z góry, wtedy niestety nie było tak łatwo. Znaczy było to pewnie z korzyścią dla mojej kondycji i tężyzny fizycznej, bo musiałem pobiegać sobie. Zawód dziennikarza to powołanie czy przypadek? Nie? Pytam o to dlatego, że ponieważ bardzo dużo dziennikarzy pracujących dziś w ogóle w mediach jest przypadkowych, nie posiadających takiego dziennikarskiego wykształcenia, legitymujących się takim być może brakiem ogólnej wiedzy, a mających trochę sprytu i rzekłbym bezczelności. Powołanie czy przypadek? Znaczy, po pierwsze ja uważam, że dziennikarz to musi być ktoś, kto jest ciekawy świata i ktoś, kto potrafi słuchać. Zresztą to są w ogóle moim zdaniem dwie podstawowe rzeczy, znaczy być ciekawym świata, wszystkiego, co nas otacza, chcieć to poznać, dowiedzieć się, jak wygląda naprawdę, począwszy od dziennikarstwa śledczego, kończąc na reportażu, nie wiem, z jakiegoś wydarzenia, czy też opisujący jakąś konkretną sytuację. Po drugie, mam wrażenie, że w ogóle żyjemy w czasach, w których ludzie przestali siebie słuchać, że ja jako mówię, że ludzie mówią, ale nie rozmawiają, ludzie słyszą, ale nie słuchają. I tak jesteśmy zalewani przez potok słów, to tam wpada jednym uchem, drugim wypada. Czy to jest misja? Myślę, że tak, jakieś powołanie, bo to wymaga wyrzeczeń. Ja pamiętam, jak poznałem moją żonę, zaprosiła mnie na kolację. Więc byłem bardzo szczęśliwy, bo pomyślałem sobie, że jest kolacja, to będzie śniadanie. Będzie super. No i tak romantycznie jest kolacja, świeca przygotowana. Więc no, wiem, że jest dobrze. No, jestem w dobrym miejscu, w dobrym czasie. I w tym momencie dzwoni telefon i wydawca mówi: słuchaj, musisz jechać pod Pałac Prezydencki. Właśnie Kwaśniewski wezwał Buzka na jakieś rozmowy i konsultacje.
Kamera już tam jedzie, więc operator ma taśmy, więc możesz jechać od razu z domu. Więc ja wiesz, pytanie, dlaczego ja? No, dlatego, że tam ktoś nie może, ktoś tam coś i masz jechać. No więc tak patrzę na tą kolację, na tą świecę i mówię, że muszę jechać, że praca wzywa. I myślałem, że już nie będzie następnej kolacji, a tym bardziej śniadania. Na szczęście okazało się, że jednak moja żona jest wyrozumiała. Więc ja to oczywiście przedstawiam w sposób taki trochę żartobliwy, ale to wymaga od rodziny pogodzenia się z tym, że w każdej chwili mogę wyjechać i może mnie nie być, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, że nie wiem, w środku nocy ktoś zadzwoni. To też wymaga zaufania, prawda, do partnera, bo ja mówię, słuchaj, zadzwonił, zdarzało mi się tak parę razy, że nagle o godzinie 23 dzwoni informator i wymyśla tajne spotkanie gdzieś tam o godzinie w pół do pierwszej w nocy. Szczerze powiem, wygląda to dziwnie, znaczy na szczęście moja żona ma do mnie zaufania, później widzi w telewizji efekty też tego spotkania, więc że mogę to zobaczyć. Jeśli ktoś nie ma takiego poczucia, że to właśnie tak wygląda i myśli, że dzięki temu, że zostanie dziennikarzem, będzie sławny, będzie zarabiał mnóstwo pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, to jest pomyłka. Znaczy, jednak tutaj trzeba mieć powołanie i chęć, tak co mówię, opisywania świata, ale też zdawania sobie sprawy z tego, że trzeba poświęcić dużo czasu i dużo swojego życia. Młodzi dziennikarze, ja też taki kiedyś byłem, mają tendencję, że znaczy chcą szybko, tak? Znaczy złapią jakiegoś newsa, to trzeba już go wywalić, tam niekoniecznie sprawdzać, być pierwszym. I Andrzej parę razy właśnie tak mnie zatrzymał, tak? I mówi, ty spokojnie, weź tutaj, weź się ostudź na jakiejś zimnej wody w ogóle. Cierpliwość, spokojnie, spokojnie. Więc tak, Andrzej też dużo zawdzięcza Andrzej. Czy nie było to małżeństwo z przypadku? Morozowski, Cekielski. Znaczy to było przeznaczenie, znaczy nasze wieloletnie zawodowe pożycie układało się znakomicie, było owocne. Co więcej, byliśmy tak blisko siebie, że gdy moja żona czekała swego czasu w kolejce do lekarza, wyszła pani pielęgniarka i wywołała ją, mówiąc, teraz pani Sekielska-Morozowska. No dobrze, no to jesteśmy w tym momencie, kiedy z Andrzejem Morozowskim wspólnie realizujecie TVN program Teraz My. Chciałbym tutaj do tego teraz... Jak to się stało? Jak w ogóle to jest raz. I dwa, też notujemy takie pytanie, skąd ta nazwa? To taka, kto to wymyślił to raz Teraz My? Nam Jarosław Kaczyński. Znaczy nie, on kiedyś w czasach AWS-u, opisując sytuację, jaka panowała w AWS-ie, nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętają, w ogóle kiedyś było takie coś jak AWS Akcja Wyborcza Solidarność, w 1997 roku wygrane wybory, ale później zaczęło się sypać i Jarosław Kaczyński określił sytuację panującą właśnie za czasów AWS-u jako przepraszam od razu za ten. Teraz my, że obowiązuje taka zasada w polityce. No niestety, niestety, nie mogliśmy użyć tego wyrazu na K w programie, więc zostało teraz my. Tak powstała nazwa. Czym tkwi ten fenomen tego osiągnięcia no, kwalifikującego was do tej nagrody? To jest raz. Bo wtedy zdobył pan największą liczbę głosów. Do dzisiaj niepobitej, wcześniej nie było czegoś takiego. Ja sobie tutaj... 167. Tak, 167, tak? Albo 4. Jeden miałem, ale być może tutaj, dobra. Bo to już w tej ilości to nie tak, ale powiem nieskromnie, tak, udało się. No właśnie. Znamienici dziennikarze, którzy orali przez cały rok, no i chcieli tam, nie wiem, tam oczy wydrapać za tego newsa z Begierową? Nie, znaczy bardziej nastąpił, myślę, podziały nie dotyczyły tego, że ktoś ciężko tyrał i poczuł się zawiedziony, bo na tym polega dziennikarstwo, że można cały rok w cudzysłowie nic nie robić i mieć jeden złoty strzał. No to jak to w każdym zawodzie, no to tak bywa. Poza tym ja nie uważam, żebyśmy my nie tyrali przez cały ten rok. Natomiast tam były bardziej podziały polityczne, związane z sympatiami politycznymi. No tak jest, no, jeśli się dzieją takie rzeczy, a mamy możliwość zarejestrowania tego i pokazania, no to dziennikarz powinien to pokazać, abyście Państwo mogli sami ocenić, no, jak wygląda robienie polityki. I siedziałem, jak dziś pamiętam, siedziałem z nogami na biurku, patrzyłem sobie i mówię, Andrzeja, słuchaj, spróbujmy nagrać, zróbmy prowokacje, takie rozmowy.
to wyjaśni, kto mówi prawdę. Czy ci z samobrony, że rzeczywiście są próby przekupienia, czy politycy PiS-u. I zadzwoniliśmy do Janusza Maksymiuka. Maksymiuk, podobał się mu pomysł. Za godzinę mamy dostać informację, czy któryś z posłów samobrony, któremu składano propozycję, zgodzi się wystąpić w roli takiej przynęty. Po chwili wiemy, że będzie to Renata Beger. Pierwszy raz Renata Beger dostała od nas sprzęt, ale nie potrafiła go w pełni uruchomić i nagrał się dźwięk, a nie obraz. Więc żeby to się nie powtórzyło, wysłaliśmy siostrzenicę z narzeczonym, żeby poszli do niej do pokoju. Niestety pan Glapiński był tak niecierpliwy, że przyszedł ponad pół godziny wcześniej, kiedy nasza ekipa kończyła montować tam kamerę. I proszę sobie wyobrazić, że oni się schowali w łazience. A pokój hotelowy sejmowy posła, to jest po prostu pokój z łóżkiem i łazienka. I znaczy tak, Renata Beger zlekała i tak krzyczała tylko przy drzwi, już muszę się ubrać, już otwieram. Oni się schowali w łazience i później Renata Beger nam powiedziała, że przez cały czas tylko myślała, co zrobi, jeśli na przykład Lipiński, a później Mojzesowicz będą chcieli skorzystać z toalety. Bo zaraz po Lipiński przyszedł Mojzesowicz. I on mówił, że była najbardziej przejęta tym, co ja im powiem, jak któryś powie, że musi skorzystać z toalety. No więc wymyśliła sobie, później się chwaliła, że wymyśliła sobie taką historię, że tam wiszą jej bielizna wyprana, więc nie wpuści. A nasza ekipa tam przeleżała w tej łazience, nie odzywając się, całe to nagranie. Jak zobaczyliśmy później to drugie nagranie, ja się złapałem za głowę, mówię, Jezu, co to jest grane? No wtedy poinformowaliśmy oczywiście naszych szefów, którzy nie byli świadomi, że w ogóle robimy taką hecę. Dowiedzieli się dopiero, kiedy nagraliśmy. Co będzie pan robił w telewizji publicznej? Po pierwsze, mam kontrakt podpisany w ten sposób, że będę produkował ten program jako firma zewnętrzna. Co daje dodatkową niezależność i gwarancję niezależności. Po drugie, nie wierzę w to, żeby ktokolwiek ściągał mnie do telewizji polskiej z TVN-u po to, żeby założyć mi jakikolwiek kaganiec, bo jeśli mówię, po 15 latach byłem w stanie odejść z TVN-u, to jeśli ktokolwiek spróbuje blokować mi moje materiały w TVP, to zrobię to samo. Decydując się na przejście, dbałem o to, żeby zabezpieczyć sobie sprawę niezależności dziennikarskiej, tak? Nie było wątpliwości i myślę, że w tym kontrakcie, który mam z Telewizją Polską, obie strony mają swoje zabezpieczenie i gwarancje, jeśli chodzi o jakość programu, o jego rzetelność, a ja z kolei, jeśli chodzi o niezależność. Odkryłem też takie namacanie, tak, że telewizja oczywiście sprawia mi wciąż jeszcze przyjemność bycie dziennikarzem, ale też jeśli by coś się stało takiego, żebym musiał odejść z tego zawodu, to nie będzie dla mnie koniec świata. A co z popularnością? Klepaniem po ramieniu? A nie, no to poruszać to mój ulubiony grzech w ogóle oczywiście. No to, nie, to jest super, no jak wchodzi się tam do sklepu, pani oglądała. Świetnie. Świetnie. No tym bardziej, że większość takich spotkań, znaczy nie mam wątpliwości, że są ludzie, którzy uważają, że jestem do niczego i mają negatywną opinię o mnie, ale jakoś takie mam szczęście, że na ulicy tacy mnie nie zaczepiają. Raczej jak już ktoś podejdzie porozmawiać, to zawsze usłyszę coś miłego, no więc to są bardzo przyjemne. No i chcę. Nie, no oczywiście, no, to nie robi się znaczy. Pochwalony, pogłaskany troszkę i w ogóle. Prowadziłem wtedy jeszcze piątkową kropkę na niej. I miałem wywiad z Lechem Wałęsą w Gdańsku, tam w studiu, w ówczesnym studiu TVN. Lech Wałęsa, siedzimy tam jest parę minut do wejścia na antenę. Lech Wałęsa tak siedzi i tak. I ja tak pierwsza myśl, mówię, jest atak serca, nie? Znaczy jest... Zajdzie mi Lech Wałęsa. Co to za historia? I tak pytam delikatnie, panie prezydencie, co się stało? Tam jest dwuteownik. Ja mówię, tak, dwuteownik. To była hala pewnie jakaś stoczniowa. Ja pytam reżyserkę, tak? Czy to była hala stoczniowa? Tak, hala stoczniowa. Od razu wiedziałem. Na zakończenie
pan Tomasz Jagielski, oczyma brama, za to mu bardzo dziękujemy. Państwa i moi gości, to jest Tomasz Jagielski, bardzo dziękuję.